Natomiast w pierwszej chwili to raczej nie było takiego sensacji. Ja się później dopiero zorientowałem, bo to pojechałem na zawody, nie wiedziałem. Pierwszy raz pojechaliśmy w ogóle na zachód wtedy. I to pojechaliśmy do Szwajcarii 2 tygodnie wcześniej. Tam były zawody, tamte zawody. A ja tam jeszcze pojechałem jako mniej więcej rezerwowy, byłem troszkę po chorobie. I takie te jednak tych eliminacjach, ostatniej eliminacji, to nie bardzo mi to wyszło. I później pojechaliśmy do Szwajcarii, tam na takie eliminacje jeszcze jedne. I tam te zawody wygrałem. No i już później ze wszystkimi oprócz Skandynawów. Także nie byłem za bardzo tego. A później ta sama olimpiada, to było tak, że w trakcie skoków, w trakcie treningów, nie? To już koledzy, miałem takiego kolegę, Lubisza tu się nazywał, on już, jak żeśmy oglądali te medale na wystawie, to on mówi, no tobie by chyba pasował ten brązowy. I on to przewidział, to jakoś wypowiedział i wie pan, no zaskoczenie byłem. Bo ja, no cieszyłem się, ale to wie pan, dopiero później do mnie dotarło, po jakimś czasie, że to jednak jest medal olimpijski. Wie pan, sport narciarski jest trudną dyscypliną. Szczególnie ten biatlon, to jest, dzisiaj to będzie ten biatlon, to jest naprawdę, to jest jedna, to trzeba mieć troszkę szczęścia i dzień też odpowiedni. Jest to trudna, jest to jedna z najtrudniejszych, można powiedzieć, tych narciarskich dyscyplin. Także tu się różnie może zdarzyć. Różnie się może zdarzyć. No, można wygrać zawody, a można i być nie poza tym. Chciałbym, żeby zdobywali te medale. Można powiedzieć, teraz są dosyć dobre warunki w Polsce i możemy trenować, prawda? No, ta zima nie bardzo taka się udała. Troszeczkę. Może za mało tego treningu było takiego właściwego. Ale czołówka miała warunki dość dobre stworzone, także... Ale wie pan, jest tyle państw, i każdy chce mieć medal. A jest w danej dyscyplinie tylko 3. A państw jest chyba więcej, nie? No, a jeszcze niektórych są państwa tacy, co są podwójni faworyci. Także jak będą medale, to będzie naprawdę wielki sukces jeszcze. I czuję, że będzie. To jeszcze coś zdobędziemy. No, trudno mi dzisiaj orzekać, bo to jest naprawdę lepiej się cieszyć po fakcie, niż przed faktem opowiadać, nie? No tak jest właśnie życie i taki w tej chwili jest taki pen i inaczej to się nie da. Bo za moich czasów tego nie było, tylko były dotacje klubowe, prawda? No i kadrowe było tylko tym. A tak dzisiaj jest dużo łatwiej, ale wie pan, dzięki sponsorom, dzięki takim właśnie jak tutaj Tychy. Ten zawodnik, on czuje, że ci Polacy za nim kibicują, stoją. Tak. Zresztą sam Adam Małysz powiedział, że on to czuje, bo on tu jest, jak tu na zawodach jest tych kibiców bardzo dużo i on to czuje, lubi to, prawda? I każdy zawodnik skacze nie tylko dla siebie, ale i dla kibiców i dla otoczenia. No. Także mi się wydaje, że jest to ważna sprawa. Ja mam problem, wie pan, bo Fortuna to ma krótkie pisanie. Ja mam jedynkę tego pisania.